Aquaparku. Jest to projekt zmierzający do tego, aby zachęcić ludzi do odwiedzania w tym okresie przejściowym między wiosną, między zimą a wiosną, zachęcić ludzi do odwiedzania aquaparku, czyli już poczujmy się, jak to będzie na wakacjach, zrealizujmy swoje pomysły albo przygotujmy się do tego. Poza standardowymi ćwiczeniami, które oferujemy, nauką pływania czy ogólnie pływaniem na basenie sportowym, można u nas również przyjść i się pobawić. I temu służą te weekendy. Tak, dzisiaj sobota, jutro niedziela Extreme, czyli w sumie konkurencja dla każdego, kto potrafi pływać z lekkim smaczkiem, czyli na przykład zwykły wyścig po rzece, ale mamy przywiązane do siebie wiaderko, tak, i trzeba z nim pobiec. Przejście po linie, ale na przykład z zawiązanymi oczami, czyli jeżeli ktoś potrafi pływać i znudziło mu się już zwykłe przychodzenie do aquaparku, to w taki weekend może trochę więcej zrobić. Tak, są za to nagrody, jest fajnie, tak jak widać, jest dużo ludzi. Jakaś specjalna taktyka, że wygrałaś? Tak, iść po stronie, po której nie ma pomp i tyle. Wiadro bardzo przeszkadzało? Nie. Znaczy, szczerze mówiąc, nie czułam, bo szłam po tej stronie dlatego, ale tak jak widzę, to ludzie nie bardzo stosują tą taktykę, więc może dlatego mają gorsze czasy. Bardzo ciężko. Jakaś technika specjalna? Do przodu trzeba drzeć. Wygrana czy przegrana? Na razie jestem na pierwszym miejscu. Poczekamy, mam nadzieję, że nikt mnie nie wyprzedzi. Trzeba być silnym, trzeba być sprawnym, ale również mamy konkurencję z jedzeniem bardzo ostrej, pikantnej potrawy na czas. I to jest dla osób, które oczywiście takie potrawy lubią, bo naprawdę są ostre. Tutaj szefowie naszej kuchni przygotowali ekstremalną potrawę składającą się z papryczek z Azji i dodatkowo jeszcze innych takich nie będę zdradzać jakich przypraw, które zostały zapakowane w jedną gorącą tortillę i na czas należy zjeść ją jak największą część tej tortilli. Właśnie, wygrał pan, co pan czuje? Niedosyt. Jestem jeszcze głodny i za mało ostre. Lubi pan jeść? Tak, widać. Co pan czuł po pierwszym kęsie? To faktycznie jest ostre? Było ostre? No nie jest ostre. Lubię papryczki jalapeno i te naprawdę to było dużo, dużo mniej niż to, co jem standardowo. Ostre. Za ostre, stanowczo. Ale ponoć kolega, który znowu wygrał, mówi, że dla niego w sam raz, a nawet za słabo ostre. Na fali będziemy mieli konkurencje związane z surfowaniem. Otóż mamy taką nietypową deskę do pływania, deskę surfingową, która jest bardzo, przypomina dziwny kształt. I zasada będzie, czy konkurencja będzie polegała na tym, że należy wejść na tą deskę i utrzymać się przez 30 sekund przy włączonej fali. Zaznaczam, że jest to bardzo trudna konkurencja. Moim zadaniem jest zademonstrowanie uczestnikom różnych konkurencji, na czym polega ta konkurencja. Mam przebiec, przepłynąć, pokazać, co się robi w danej konkurencji, co trzeba zrobić. Przy okazji mam zamontowane, jak widać, na głowie kamerkę, po to, żeby potem właśnie można było zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, przy okazji zademonstrować internautom, osobom, które oglądają, powiedzmy, a tutaj nie są, a żeby zobaczyły, co się dzieje ciekawego. Ciekawy bardzo pomysł, z chęcią bym korzystał więcej razy, zwłaszcza, że energetyki są gratis. Wielka niespodzianka, chłopcy bardzo mile zaskoczeni, no i nie korzystają, bardzo się cieszymy. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy niekoniecznie lubią tańczyć, bądź nie lubią tańczyć, lub chcących poznać inne rodzaje tańca niż ten nasz klasyczny, który uprawiamy na dyskotekach. Zapraszam do Aquaparku w przyszłym tygodniu, sobota, niedziela. Sobota pod hasłem street dance, niedziela pod hasłem tańce karaibskie. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, nie trzeba uczestniczyć. Jeżeli masz ochotę zobaczyć, przyjdź, przekonaj się sam, być może pokochasz.